Dobry wieczór Państwu. Eurosportowe okno na sport otwieramy w piątek. To oczywiście temat kolarski, a ponieważ dzisiaj jest 1 maja, to jako gość nam pasuje nie kto inny, tylko 1 Maja Włoszczowska. Dobry wieczór, Maju. Dobry wieczór, witam Panie Domku, cześć Adam, witam Kacper, witam serdecznie wszystkich telewidzów Eurosportu. O, Maja mi już zabrała chleb, nie mogę więc przedstawić Adama, który będzie tobie także zadawał pytania. No i oczywiście tradycyjnie Kacper Merk, który odpowiada za łączność z telewidzami, internautami. Prosimy o zadawanie pytań na Facebooku, także na naszym kanale YouTube'owym. Ale tradycyjnie zaczynamy od wiadomości, ostatnich wiadomości kolarskich i te przedstawi Adam Probosz. Witam serdecznie, teraz się przywitam. W tym tygodniu urodziny obchodził Michał Gołaś. Michał przez wielu nazywany profesorem. To takie podziękowanie od Michała Kwiatkowskiego za te wszystkie lata razem spędzone w peletonie i nie tylko w peletonie. Wszystkiego najlepszego, Michał. My mamy dla Państwa od poniedziałku wyścig, pierwszy taki wyścig organizowany przez Eurosport i GCN, wspólnie wyścig Zwift Tour for All. A na zakończenie wiadomości, Peter Sagan, który jeszcze kilka dni temu twierdził, że no, nie będzie kolarzem wirtualnym, jest tylko kolarzem w realu, po czym założył sobie konto na Zwifcie i już jest kolarzem także wirtualnym. Maju, to stąd pierwsze pytanie od razu do ciebie. Weźmiesz udział w naszym wirtualnym wyścigu, bo ty się ścigasz wirtualnie, robisz swoje coffee ride'y, a u nas pojedziesz? To jest ta różnica. U mnie były coffee ride'y, nie ściganie. Ja uważam, że ściganie na Zwifcie jest absolutnie mordęga i no niestety rozumiem całkowicie stanowisko Petera Sagana, dlaczego cały czas uparcie nie chciał w tym brać udziału, bo niestety dalekie jest to od tego romantycznego kolarstwa, które wszyscy kochamy. Natomiast no z drugiej strony przyznam, że też po tym ostatnim miesiącu przygody ze Zwiftem też nieco zdanie zmieniłam. Już widzę w tym faktycznie sporo frajdy w momencie, kiedy nie możemy korzystać z jazdy na zewnątrz, z jazdy grupowej na zewnątrz. Natomiast na razie jednak wolę te coffee rajdy, choć kto wie, pewnie też czeka mnie ściganie, więc na razie chętnie pooglądam i pouczę się od najlepszych. Tak, bo ten wyścig, o którym mówimy, to będzie w przyszłą sobotę i z tego co wiemy, weźmiesz w nim udział, bo to będzie coś w coffee ride'u. Tak, natomiast tak, to od poniedziałku... O Tour de Pologne, tak. Tak, tak, no coś w rodzaju Tour de Pologne, tam w połączeniu z Czesławem Langiem, to jeszcze dokładnie na szczegóły trzeba poczekać. A powiedz, czy te coffee rajdy polegają też na tym, że wszystkich uczestników częstujesz kawą i słynnymi już kuleczkami czekoladowymi? Sprzedaję przepis. Niestety osobiście poczęstować nie muszę, natomiast jak na razie to głównie ja staję na tą kawę po drodze, bo ostatnio miewałam to problemy techniczne z internetem, to ze sprzętem i wtedy się zatrzymuję i wówczas ci, którzy chcą tak dzielnie pracować na swojego lidera, bo to w końcu ja jestem liderem tej przejażdżki wspólnej, no to oni na mnie czekają i potem jedziemy wspólnie. Dzisiaj czekał na mnie nawet sam Tomek Marczyński, więc bardzo, bardzo dziękuję za jego wspaniałą pozycję gregario na mojej dzisiejszej coffee ride'zie. No i faktycznie mamy fajną atmosferę, aczkolwiek jeżeli tylko ja gdzieś się tam zagubię, no bo no nie ukrywam, że prowadzenie tej jazdy wymaga no nie lada skupienia i ogarnięcia, ponieważ po pierwsze jadę, po drugie obsługuję oczywiście czata, do tego prowadzę transmisję live na Facebooku, więc gdzieś tam czasem się potrafię w tym wszystkim pogubić i wówczas wszyscy ci, którzy biorą udział w tej jeździe, jak tylko poczują gdzieś smak krwi, natychmiast zaczynają się ścigać i jeżeli tylko przegapię moment, no to już praktycznie nie mam szans, żeby dogonić czołówkę.
Więc te coffee ride'y, mimo iż tak brzmią lekko, to wcale lekkie nie są, ale najważniejsze jest to, że wszyscy mają z tego duży fan, bo w pierwszej naszej jeździe wzięło udział prawie 800 osób, co jest dla mnie absolutnie szokującą liczbą, bo jednak bierzmy pod uwagę to, że jest tutaj problem sprzętowy, trzeba mieć oczywiście miernik mocy w trenażerze, odpowiednio skonfigurowane konto, więc ta frekwencja jest absolutnie niesamowita. Ale jeździsz na rowerze MTB? Dzisiaj zaczęłam na szosie, skończyłam na MTB, natomiast wirtualnie jesteśmy na rowerach MTB. Dziś nawet tak popracowałam nad swoim awatarem, czyli wybrałam swój rower, koszulkę i byłam absolutnie w 100% zawodniczką MTB. A rower tak naprawdę, jaki podepniemy na trenażer, nie ma to znaczenia, obciążenie jest takie samo, więc to już jest kwestia bardziej dobrania pozycji. Natomiast przyznam, że Zwift na MTB podoba mi się jeszcze bardziej, ponieważ faktycznie te trasy są animowane tak jak należy, czyli jak jest duża grupa, to kurzy się, niewiele widać i faktycznie ja się czuję czasami jak na takim porządnym bike maratonie. No ale swoją techniką, która jest znakomita, nie możesz się wykazać. No tego niestety jeszcze Zwift nie dopracował, ale słyszałam, że są już pierwsze symulacje, takie, gdzie właśnie kierownicą będzie można sterować torem jazdy. Przydałoby się to, bo mój trener kiedyś tak się zaangażował w jazdę na trenażerze, że zdołał radę przewrócić się razem z tym trenażerem, więc czekamy na te symulacje, które pozwolą skręcić faktycznie, a nie wylądować na podłodze. Maju, ty powinnaś być bardzo usatysfakcjonowana, ponieważ w tym sezonie odniosłaś już jedno zwycięstwo w Hiszpanii, zdążyłaś wygrać, zanim wybuchła ta cała afera z koronawirusem, pandemia, więc już ten rok masz zaliczony, było to w okolicach Alicante. No i opowiedz też o tej swojej podróży z Hiszpanii do Polski, bo ona była dość skomplikowana. Tak, udało mi się wystartować w dwóch wyścigach. Właśnie w Hiszpanii tam wygrałam, potem w Portugalii prowadziłam i na ostatnim metrze niestety przegrałam na sprincie z Szwajcarką, ale także bardzo dobrą, Aleksandrą Keller. Więc ten początek sezonu był świetny i no z jednej strony mogę się cieszyć, że już miałam okazję się sprawdzić i zdobyć pewne trofeum, natomiast z drugiej strony byłam bardzo głodna tego, żeby się wykazać. Ubiegły sezon sporo pauzowałam, po Cape Epic miałam problemy zdrowotne, nie mogłam dojść do siebie. Doszłam do siebie na koniec sezonu, ale wówczas musiałam sporo płacić za tą przerwę, ponieważ spadłam w rankingu UCI, co spowodowało dalszą pozycję startową. U nas w kolarstwie górskim jest to niesamowicie ważne, ponieważ chwilę po szerokim starcie wjeżdżamy na wąskie single i tam, jeżeli nie jest się od razu z przodu, no to trzeba mozolnie szukać miejsc na wyprzedzanie innych zawodniczek i to często kosztuje sporo czasu. Na samych Mistrzostwach Świata ja na pierwszym okrążeniu straciłam 2 minuty tylko i wyłącznie z powodu korków, startując właśnie z 6. rzędu. Dlatego bardzo głodna byłam tych wyścigów teraz z wiosny. Miałam zaplanowany bardzo taki intensywny kalendarz startów na marzec, kwiecień, maj. No i tego szkoda, tym bardziej, że byłam w dobrej formie. Zaraz po powrocie do Polski, jak zrobiłam test FTP, to miałam jedne z lepszych swoich życiowych wyników. Natomiast no nie ma co płakać, jest jak jest. Sytuacja jest taka sama dla wszystkich. Cieszę się, że udało się do Polski wrócić, bo też no przyznam, ta końcówka pobytu w Hiszpanii była bardzo nerwowa. Codziennie napływały nowe informacje z Polski, ze świata. Nie wiedzieliśmy tak naprawdę, co jest lepsze, czy wracać do kraju, czy może zostać w Hiszpanii, gdzie jest ciepło, nie wiedząc, ile czasu ta sytuacja potrwa. No jednak finalnie zdecydowałam się, że lepiej wrócić. A to wówczas nie było proste. Też nie chciałam narażać się na ryzyko złapania infekcji na lotnisku, w samolocie rejsowym, więc udało się w ostatniej chwili zorganizować samolot prywatny i w ten sposób wróciłam, zupełnie nie narażając się na absolutnie żaden kontakt z wirusem, o tak, nazwijmy to, z wirusem, który mógł zostać gdzieś przeniesiony przez inne osoby.
No i to cieszę. Oczywiście po powrocie przeszłam dwutygodniową kwarantannę. Ja co prawda wróciłam jeszcze przed tymi restrykcjami, natomiast no, dla spokoju sumienia, przede wszystkim własnego, wolałam się izolować. Później po tych dwóch tygodniach, skoro ja nie przywiozłam nic z Hiszpanii, no to zaczęłam się dalej izolować, żeby nie złapać niczego z kolei w tą stronę z ludzi w Polsce. Natomiast no, w tej chwili już pomału, powiedzmy, że funkcjonuje jak większość nas normalnie, ale oczywiście unikając kontaktów, ograniczając je do absolutnego minimum. No, kilka osób podjęło inną decyzję i zdecydowały się zostać jednak za granicą i teraz sobie troszkę plują w brodę, bo nie spodziewały się, że to wszystko może trwać aż tak długo. No ja przyznam, że mnie korciło bardzo, bo no, jednak w Hiszpanii jest piękna pogoda, prawda? Jeżeli tak, no, niewiele mamy tak naprawdę do roboty w tej chwili poza trenowaniem i tak żadnych innych rzeczy nie jesteśmy w stanie pozałatwiać, tych, które byśmy teoretycznie mogli zrobić, wykorzystując ten czas, kiedy nie mamy wyścigów. To wszystko jest i tak pozamykane, i tak się musimy izolować, więc jeżeli jeździć na rowerze, no to bardzo kusząca była opcja pozostania w Hiszpanii, natomiast okazało się, że to decyzja była bardzo dobra, ponieważ w Hiszpanii tak naprawdę dzień po tym, jak ja stamtąd wyleciałam, już została Hiszpania absolutnie zamknięta, wprowadzono zakaz jazdy na rowerach i no z tego co wiem, no to już dobry miesiąc wszyscy w Hiszpanii trenują na trenażerach, no to w Polsce jednak ten etap mieliśmy krótszy, zdecydowanie krótszy i w tej chwili już możemy swobodnie trenować zarówno na szosach, jak i w lasach, więc no, ten komfort jest większy. No a poza tym, jeżeli cokolwiek się nam też wydarzy, no to chyba jednak każdy woli mimo wszystko polegać na polskiej służbie zdrowia, aniżeli wylądować w obcym kraju, gdzie nie wiadomo, jak nas potraktują. To opowiedz teraz, Maju, jak wygląda taki twój dzień treningowy. Co robisz w domu, co robisz poza domem, gdzie jeździsz, jak już mówiłaś, jeździsz, starasz się jeździć sama raczej, z chusteczką, z opaską, żeby wszyscy wiedzieli, jak trenuje Maja Włoszczowska. Tak, trenuję sama, ewentualnie czasem z Przemkiem, jako że mieszkamy razem, więc tutaj nie ma żadnego zagrożenia, aczkolwiek tak jak mówiłam, Przemek zaczął robić kurs pilota samolotowego, w związku z czym rower na chwilę poszedł w odstawkę i zdecydowanie preferuję jazdę w lesie. W lesie nie jest wymagane noszenie masek, więc jest to dużo swobodniejszy trening, a i dużo przyjemniejszy. Na szosie albo polecam, albo stosować buffy, albo takie maseczki antysmogowe. Dla mnie one są dużo bardziej komfortowe, a przy okazji chronią nas przed zanieczyszczeniami z drogi. Ja w takiej masce już trenowałam na Gran Canaria, kiedy tam przez kilka dni mieliśmy dużą kalimę, czyli ten piach naniesiony z Sahary. Jego w powietrzu było naprawdę tak dużo, że nie byłam w stanie wykonywać treningów, po nawet takiej przejażdżce wracałam z kaszlem. Tak więc ta maska antysmogowa mi się dobrze sprawdziła i w tej chwili na treningach na szosie też z niej korzystam, natomiast tak jak powiedziałam, zdecydowanie bardziej wolę pojechać do lasu, na przykład na takie trasy, które w tej chwili wszyscy oglądamy. Co prawda tutaj na tych trasach zalecam szczególną ostrożność. Fragmentu takiego po skale, który za chwilę będziemy widzieli, w tej chwili nie jeżdżę, szukam objazdów albo nawet schodzę z roweru na tych bardzo trudnych odcinkach po to, żeby nie ryzykować upadku. Natomiast wykorzystuję ten czas po to, żeby właśnie obyć się z rowerem MTB. W tej chwili nie ma sensu trenowanie na takich wysokich obrotach, podnoszenie wydolności. Wolę ten czas wykorzystać na to, żeby poprawić czucie roweru i właśnie poćwiczyć technikę jazdy. Maju, to mogła być taka piękna klamra w tym roku, bo w 2010 rok Mont Saint-Anne, złoty medal Mistrzostw Świata, teraz w tym roku wszyscy wierzyliśmy w to, że to upragnione złoto olimpijskie uda ci się sięgnąć w Tokio. No te igrzyska się nie odbędą, te igrzyska się nie odbędą w tym roku, mają się odbyć w roku przyszłym. Powiedz, jak zareagowałaś na tą informację, jaka była twoja pierwsza reakcja? Nie ukrywajmy, ty chciałaś tymi igrzyskami zamknąć swoją karierę. Tak, jasne. Do Tokio miałam przygotowany super plan. No, tak jak mówiłam, już byłam teraz w marcu w świetnej dyspozycji, a tak naprawdę jeszcze nie zaczęłam takiego prawdziwego specjalistycznego treningu, więc wszystko szło bardzo dobrze.
I nie ukrywam, od października miałam dużo różnych planów, co ja to zacznę robić wreszcie, kiedy skończę karierę i kiedy nie będę musiała tak bardzo na siebie uważać. Natomiast tak naprawdę zareagowałam z dużym spokojem. To jest jedyna słuszna decyzja, jaka mogła zostać podjęta. Ja tutaj widziałam mnóstwo różnych problemów, nie tylko związanych z oczywiście samym trwającą pandemią, ale także z kwalifikacjami olimpijskimi, z kontrolami antydopingowymi, które wiadomo, że zostały zatrzymane w momencie, kiedy zamknięto granice, więc no, parcie w kierunku zorganizowania igrzysk w tym roku byłoby zupełnie, zupełnie nie na miejscu i bez sensu. Te igrzyska w ogóle byłyby odarte z całej magii, z wszystkich zasad fair play i narażone też na duże ryzyko oczywiście utraty zdrowia ze strony wszystkich zaangażowanych w organizację oraz oczywiście samych zawodników. Tak więc tą decyzję przyjęłam ze spokojem, można powiedzieć z pewną ulgą, no bo ten czas, kiedy MKOL jeszcze nie ogłaszał decyzji, był takim czasem mocnego napięcia, dużego stresu u zawodników, więc ja uważam, że dobrze się stało, iż ta decyzja została podjęta w miarę szybko. No a dla mnie to oznacza kolejny rok treningów. Teraz co prawda już tak pomału zaczynam się rozleniwiać, więc ja bardzo bym chciała, żebyśmy wrócili do ścigania jak najszybciej, żebyśmy weszli w ten rytm i wtedy tak naprawdę dużo łatwiej będzie dotrwać do 2021. Natomiast no jest jak jest, ja też nie staram się w tej chwili na siłę jakoś motywować. Uważam, że lepiej jest w tej chwili trochę odpuścić, a tą energię, motywację zostawić na późniejszy czas, zakładając, że w tym roku jeszcze wrócimy do ścigania, najpewniej jeżeli chodzi o takie imprezy UCI, czyli Puchary Świata, Mistrzostwa Świata, to odbędą się one dopiero we wrześniu, no to czeka nas intensywna końcówka sezonu, dlatego lepiej w tej chwili myślę trochę odpuścić, a zostawić sporo energii na tą ciężką pracę w wakacje i później starty na koniec jesieni. A teraz czekają nas pytania od... Tak. Tak, pytania od... jest sporo. Tomku, tak, pytania od Kacpra, tak. Wiesz co, zanim pytania od widzów, to ja tylko jeden wątek chciałem jeszcze uściślić. Musiałaś prosić o pozwolenie w domu o przedłużenie kariery, bo Piotr Małachowski tutaj półtora tygodnia temu się śmiał, że on musiał bardzo poważnie poprosić o to, że jeszcze przez rok będzie trenował i walczył na arenach sportowych. U mnie sytuacja wygląda nieco inaczej. Przemek w tym roku spędził ze mną zimę w Hiszpanii, więc tak naprawdę to on myślę byłby szczęśliwy, żebym ja jeździła jeszcze bardzo długo, bo wtedy kolejne zimy będziemy spędzali w Hiszpanii, więc nie jest to wcale taka zła alternatywa, prawda? Do końca. Pytanie od Wojtka. Ciekawi go temat wyborów do Komisji Zawodniczej MKOL. Jak wygląda kampania wyborcza w takich wyborach? Kampanii jako takiej, no w tej chwili to tak naprawdę nie ma. Owszem, możemy prowadzić kampanię na swoich social mediach, natomiast prawdę powiedziawszy nie pytałam, czy w tej chwili została ona wstrzymana, bo tak naprawdę nikt jej nie prowadzi. Z racji tego, że głosowanie i tak odbywa się na Igrzyskach Olimpijskich. Jest bardzo dużo obostrzeń, co nam wolno, czego nam nie wolno. Tak naprawdę to tylko my na swoich kanałach możemy cokolwiek robić, ale też tutaj obowiązują nas wszystkie zasady MKOL-u dotyczące też i reklamowania czegokolwiek w trakcie Igrzysk Olimpijskich, tak zwana reguła 40, więc tutaj bardzo musimy uważać, żeby na przykład nie wykorzystywać do tej kampanii zdjęć z zawodów Pucharu Świata, gdzie ja funkcjonuję ze swoimi sponsorami. No i później w trakcie samych Igrzysk będziemy mieli specjalnie wyznaczone strefy, w których możemy prowadzić agitację wyborczą i tylko w tych strefach nie wolno nam nikogo na przykład zaczepiać na stołówce, nie wolno nam z nikim rozmawiać na temat wyborów poza tymi wyznaczonymi strefami do prowadzenia kampanii. Na naszym czacie na YouTubie rozgorzała dyskusja na temat twojego najlepszego wyścigu w życiu. Czy ty się zechcesz odnieść, czy masz jeden taki? Bo tutaj ludzie się spierają. Jedni mówią, że Rio, inni, że Pekin, inni jeszcze, że Mistrzostwa Świata. Masz taki jeden?
Zdecydowanie Rio, to bez dwóch zdań. To jest wyścig, który też kosztował mnie najwięcej takiej pracy, powiedziałabym samodzielnej, że ja team dookoła siebie budowałam, każdą osobę namawiałam do tego, żeby wzięła udział w tym projekcie. Miałam fantastyczny zespół wokół mnie i mnóstwo pracy w to włożyliśmy, ale takiej popartej wielkim zaangażowaniem i rewelacyjną atmosferą. No a poza tym przede wszystkim no to był to powrót po 8 latach na Igrzyska Olimpijskie, powrót po ciężkiej kontuzji, poniekąd powrót po tragicznej śmierci mojego trenera Marka Galińskiego, więc no to były bardzo, bardzo emocjonalne igrzyska, no i przeżycia, których absolutnie nie zapomnę do końca swoich dni, przeżycia warte wszystkich, absolutnie wszystkich wyrzeczeń. Więc no, genialny wyścig, ja jestem bardzo dumna z siebie, z całej drużyny, ze wsparcia Kroca, który mi przygotował rewelacyjny sprzęt, więc tam absolutnie wszystko zagrało. No, owszem, nie było złota, było srebro, no, ale umówmy się, że na świecie jest masa genialnych zawodniczek, bardzo utalentowanych i no, nie jest proste, żeby tego jednego dnia w tym jednym dniu akurat być najlepszym. Mocniejsza była Jenny Rizvec, natomiast ja absolutnie jestem w pełni szczęśliwa z tego srebra, a także z tego, że no, utrzymuję się w czołówce światowej przez wiele, wiele lat. Ale mam też kilka wyścigów, które mocno mi zapadły w pamięć, na których nie wygrywałam i takim wyścigiem jest na przykład Nowe Mesto, Mistrzostwa Świata z tego roku olimpijskiego 2016. Kiedy jechałam na pozycji medalowej, już został mi praktycznie ostatni zjazd do mety i wtedy złapałam kapcia, z drugiego miejsca spadłam na czwarte, jeszcze dałam radę dogonić trzecią Emily Betty i zakończyło się sprintem, na którym przegrałam dosłownie o tyle. Więc ja byłam wtedy załamana, ale na mecie po prostu tłum tak skandował moje imię, że no nie byłam w stanie w ogóle ogarnąć tego, co się dzieje i okazało się, że tak naprawdę stałam się większą bohaterką po tym wyścigu, kończąc go na czwartej pozycji, niż gdybym przyjechała na drugim miejscu ze srebrnym medalem. Więc to są pewne paradoksy, ale no, kibice lubią takie emocjonalne, myślę, historie i tam w Nowym Mieście było tych emocji bardzo dużo, zwłaszcza, że miałam oczywiście masę kibiców, którzy przyjechali dopingować mnie z Polski. Pytanie od Tomka. Jakie przeszkody na trasie wyścigu MTB lubisz najbardziej? Jakie lubię najbardziej? Lubię absolutnie wszystkie zjazdy. Oczywiście dużo takiego fanu dają tak zwane double, czyli podwójne muldy, na których można skakać. Mamy taką fajną sekcję w Tokio, gdzie mamy podwójny właśnie single track, ręcznie zbudowany, na którym są tego typu przeszkody do skakania. Przyznam, że tam jest bardzo niebezpiecznie, ponieważ przynajmniej na rekonesansie mocno wiało i no, kiedy wybijamy się w powietrze, no to jednak waga, zwłaszcza w przypadku kobiet, nasza nie jest duża, rowery są też bardzo lekkie i potrafi nas tam mocno zachwiać w powietrzu, więc jest niezła adrenalina przy tej okazji. Natomiast fan jest duży, na tym konkretnym odcinku w Tokio podczas rekonesansu trzy razy bodajże udało mi się wyprzedzić rywalki, które jechały tym równoległym torem, więc nie dość, że miałam radochę, to jeszcze udało mi się tam poprawić pozycję, więc tak, chyba te przeszkody są najfajniejsze. Owszem, różne rock gardeny też są fajne, natomiast one też i wiążą się z taką odrobiną no, niepewności ryzyka, czy uda się je pokonać bez szwanku, więc tam jest trochę więcej takiego napięcia, bym powiedziała. Właściwie od Filipa pytanie o kolarstwo szosowe. Czy masz swój ulubiony wielki tur na szosie, który śledzisz z zapartym tchem? No ja uwielbiam Włochy, więc absolutnie Giro d'Italia. Ono jest moim zdaniem najtrudniejsze też ze wszystkich trzech turów. No, najbardziej dające w kość kolarzom też pod kątem pogody. No jednak w maju często bywa zimno, często pada, więc no, dla mnie ten, kto wygrywa Giro, to jest absolutnym kozakiem zresztą. No, tak to wygrywa jakikolwiek tur, niekoniecznie wielki tur, ale także i te krótsze tury, to oni wszyscy są niesamowici i no, zawsze z zapartym tchem oglądam je wszystkie, ale Giro jest absolutnie moim ulubionym wyścigiem. Cieszę się bardzo, Maju, że z takim entuzjazmem mówisz o kolarstwie, o tych trasach, o tych dublach,
w Tokio w przyszłym roku. Nie wypominając nic, to już 23 lata, jak ścigasz się na rowerze, bo pierwszy twój wyścig taki, no, nazwijmy to profesjonalny, to rok 1997, maju, to było w zeszłym wieku. Zdajesz sobie z tego sprawę? Family Cup, który już nie istnieje. Później te wyścigi Czesława Langa, gdzie się poznaliśmy, ty byłaś taką miłą, sympatyczną. I to muszę koniecznie powiedzieć, zawsze uśmiechniętą dziewczynką, później dziewczyną, nastolatką. I co ciekawe, zawsze wygrywałaś. No więc tu można było ten uśmiech zrozumieć. Zadowolona, wygrana, ale raz już nie pamiętam, gdzie przegrałaś. Chyba jakiś był defekt czy coś. I tak, tak, bo ja wtedy pracowałem w przeglądzie sportowym i opisywaliśmy nawet te wyścigi w młodszych kategoriach wiekowych. I ty też byłaś uśmiechnięta i bardzo fajnie opowiadałaś o tym swoim jakimś przypadku, upadku, defekcie czy coś takiego. Ale pytanie teraz na koniec stawiam. Nie znudziło ci się jeszcze to kolarstwo? Kurczę, myślałam, panie Tomku, że mi pan chce powiedzieć, że mam 23 lata, albo chociaż wyglądam na te 23 lata, a tu się okazuje, że 23 lata w kolarstwie. To tak, powiem tak, zupełnie mi się nie znudziło. Owszem, czuję nieco już może ciężar tych wszystkich wyrzeczeń związany z ciągłym podróżowaniem, ciągłym życiem na walizkach i brakiem czasu na cokolwiek innego. Też z wiekiem niestety, ale zmienia się regeneracja, jest ona coraz słabsza, w związku z czym po każdej ciężkiej jednostce treningowej ja potrzebuję dużo więcej czasu na to, żeby dojść do siebie. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żebym teraz mogła na przykład skończyć studia dzienne na Politechnice Wrocławskiej, co udało mi się, kiedy miałam lat 20-25. Więc no, w tej chwili dużo więcej czasu muszę przeznaczyć na regenerację i to jest trochę uciążliwe. Natomiast radość z samego uprawiania sportu jest absolutnie cały czas taka sama. A zwiększają na pewno dynamika rozwoju naszej dyscypliny. Ona się piekielnie zmieniła na przestrzeni tych 23 lat. Same rowery, trasy, to wszystko wygląda w tej chwili zupełnie inaczej. Ja uwielbiam w ogóle środowisko MTB, które jest zupełnie inne niż szosa, zupełnie inne niż środowisko lekkoatletyczne czy jakikolwiek inny sport. Ja bym nawet porównała trochę do takiego środowiska hipisowskiego, w którym wszyscy sobie nawzajem pomagają. Oczywiście są też i różne takie zachowania, za którymi czuć tą rywalizację, ale zdecydowanie w większości przypadków atmosfera jest naprawdę rewelacyjna i ja to uwielbiam. No a sama jazda na rowerze w terenie myślę, że nie znudzi mi się nigdy. Ja sądzę, że teraz wszyscy doceniamy po tym okresie kwarantanny to, jak dużo dostajemy z obcowania z naturą, z możliwości wysiłku fizycznego, a kolarstwo górskie no to jest połączenie tych wszystkich dobroci, czyli wysiłek fizyczny na świeżym powietrzu, jeszcze z dawką adrenaliny i endorfin powiązanych z pokonywaniem trudnych tras. Więc to absolutnie mi się nie znudzi i z całą pewnością na jazdę na rowerze górskim jestem skazana do końca życia i chętnie taki wyrok przyjmuję, bo no to jest rzecz, którą kocham i uważam, że mam duże szczęście, że ta dyscyplina sportu stała się poniekąd moim zawodem. Czyli to tak zabrzmiało, jakbyś o środowisku surferów opowiadała, bo o nich się mówi, że oni są właśnie tacy trochę hipisowscy, tak żyją razem, wszyscy sobie pomagają. A ja pamiętam, ostatnio rozmawialiśmy właśnie po tym, jak zniesiono zakaz jazdy na zewnątrz i rzeczywiście ten twój entuzjazm teraz, kiedy mówisz, wtedy, kiedy rozmawialiśmy, był niesamowity. Też mówiłaś mi o tym, że tam ktoś narzeka na to, że trzeba w maseczce, a ty wiesz, jak na co tu narzekać? Po prostu trzeba założyć to, co trzeba i jechać, cieszyć się tym, że możemy na zewnątrz jeździć. Tak, dokładnie. Ja zakładam, że okej, też nie zgadzam się może ze wszystkimi przepisami, które są teraz na nas narzucane, ze wszystkimi restrykcjami. Oczywiście jazda w maseczce jest uciążliwa i być może nie do końca zdrowa, natomiast no, z drugiej strony jest to tylko pewien okres czasu, który musimy przetrwać i tak mamy dużo lepiej niż na przykład kolarze w Hiszpanii, Francji, we Włoszech. Możemy jeździć na zewnątrz, wjechać do lasu i wtedy tą maseczkę ściągnąć, więc zdecydowanie uważam, że lepiej doceniać to, co mamy. Oczywiście, jeżeli mamy możliwość dania wskazówek rządzącym, na przykład co jest lepsze, co gorsze, no to trzeba z tego korzystać i tutaj absolutnie jestem za tym i też
Po to poniekąd jestem w różnych komisjach zawodniczych, aby ten głos sportowców przekazywać dalej. Natomiast generalnie życiowo zdecydowanie uważam, że należy się cieszyć z tego, co mamy, a i tak w tej chwili właśnie z możliwością korzystania z kontaktu z naturą mamy całkiem duży komfort. Chociażby teraz czytałam doniesienia z RPA, tam też pomału poluzowywują obostrzenia i tam wszyscy mogą wychodzić na zewnątrz tylko pomiędzy 6 a 9 rano i nie dalej jak 5 km od miejsca zamieszkania, więc no słuchajcie, i tak naprawdę mamy duży komfort, no a ja tym bardziej nie narzekam, mieszkam w Jeleniej Górze otoczonej górami, więc tak naprawdę czuję się tutaj jak w raju. A propos RPA, to w 2019 roku brałaś udział w tym słynnym wyścigu Cape Epic. Opowiedz parę słów, no bo to jest taka impreza, która nie mieści się do końca w tych takich normalnych sportowych standardach, które znamy. Wyścig, medal i tak dalej. To było zupełnie coś innego i pewnie bardzo, bardzo ciekawe dla ciebie wyzwanie. Tak, Cape Epic to absolutnie genialne przeżycie. Marzę o tym, żeby wrócić. No wymaga to wielu poświęceń, wielu wyrzeczeń, ponieważ żeby w ogóle przejechać ten wyścig, no to trzeba zupełnie zmienić swoje przygotowania do sezonu i przepracować na dobrą sprawę no 4 miesiące tylko i wyłącznie pod kątem tego wyścigu, ale jest to warte. Ja porównuję Cape Epic trochę do Tour de France przemieszanego z Paryż-Dakar, ponieważ wysiłek jest podobny jak na Tour de France, codziennie etapy mają około 5-6 godzin, i nie da się tam schować w peletonie, tylko cały czas trzeba na maksa cisnąć pedały. Jedzie się parami, więc to jest też bardzo ciekawy aspekt, ponieważ no rzadko jest tak, żeby dwie osoby były idealnie zgrane, jeżeli chodzi o dyspozycję fizyczną, jeżeli chodzi o umiejętności techniczne. Poza tym no przez 8 dni ścigania też każdy ma innego dnia kryzys, więc tutaj jest niesamowicie ważne, żeby się zgrać i te trudne momenty razem przetrwać. No, atmosfera jest absolutnie nieziemska. W tym wyścigu biorą udział zarówno zawodowcy, jak i amatorzy. Jeżeli chodzi o tę profesjonalną część zawodów, to Cape Epic staje się z roku na rok coraz ważniejszym punktem w kalendarzu wszystkich ekip kolarskich. PR-owy zwrot z tego jest tak naprawdę porównywalny z wyścigami Pucharu Świata, więc no dla nas też to był genialny właśnie PR-owo powiedzmy wyścig, ponieważ ja w parze z Arianę Lut i pomimo wielu przeszkód mojej choroby, dwóch defektów technicznych po drodze, które miała Arianę, skończyłyśmy klasyfikacji generalnej na 3. miejscu. A panowie Andrzej Cink i Sergio Mantecon, którzy jechali z Cross Racing Teamu, zwyciężyli najważniejszy ostatni etap na takich polach elizejskich wyścigu Cape Epic. I no, tam atmosfera była absolutnie, no, jak dla mnie, porównywalna z tym, co przeżyłam w Rio, naprawdę. Więc no, rzecz, którą polecam każdemu. Oczywiście trudny wyścig do tego, aby wziąć w nim udział, ponieważ też jest po prostu wyścigiem bardzo drogim. Amatorzy, którzy śpią tam w namiotach, płacą, żebym się nie pomyliła, ale myślę, że około 10 tysięcy euro wpisowego, może więcej, za samą możliwość startu i spania w namiocie, a jeszcze dodam, że starty są codziennie o 7 rano, w związku z czym wstawać trzeba o 4:30, dlatego ta regeneracja między etapami jest bardzo zaburzona. Natomiast no, przeżycia są absolutnie niesamowite i wszyscy, którzy biorą udział w tym wyścigu, chcą tam wracać. Ja na początku miałam takie podejście, że Cape Epic jest przereklamowany, że wszyscy oni mówią, że jest tak fantastyczny, a tak naprawdę to nawet tam nie ma aż tak dużo single tracków, czyli tych takich odcinków, na których kolarze górscy mają najwięcej frajdy. Słyszałam, że większość jest jednak po drogach szutrowych, na których no, niewiele się liczy technicznych umiejętności, a bardziej to, ile kto ma siłę w nogach. Natomiast zupełnie przejechanie tych zawodów zweryfikowało moje podejście i absolutnie też się w tym wyścigu zauroczyłam.
Trasy były genialne, atmosfera była niesamowita, ludzie w RPA też mnie zachwycili, oni kibicowali absolutnie każdemu i mieli niesamowicie dużo takiej pozytywnej energii, więc na Jaskę i Pepik wróciłam nakręcona jak nigdy na sport. Co prawda kosztował mnie ten wyścig dużo, w trakcie samego K-Pepik jeszcze czułam świetnie, może też poniekąd dlatego, że byłam odrobinę mocniejsza od mojej partnerki, dzięki czemu ja nie musiałam jechać ponad te swoje granice możliwości. To nie to, żebym nie cierpiała, bo nieraz było tak, że padałam na mecie, skurcze miałam absolutnie w całym ciele, w nogach, w rękach i nie byłam w stanie wstać. Natomiast no, niektórzy przeżywali dużo mocniej. No, pamiętam na mecie jedną zawodniczkę z Niemiec, Adelaide Morat, która nie była w stanie opanować swoich emocji, bo mówiła, że ona myślała, że umrze na tym etapie, bo dodajmy, że też no, w RPA jest jednak nawet w marcu już gorąco i bywały etapy, kiedy no, mieliśmy piekielnie ciężkie warunki atmosferyczne. A też tutaj istotna rzecz. Kiedy jedziemy na etap, zabieramy tak naprawdę wszystko, co potrzebujemy ze sobą. Nie mamy wsparcia technicznego. Są owszem dwie strefy bufetowe, no ale na 6 godzinach wyścigu ta możliwość wzięcia bidonu w dwóch miejscach to jest bardzo mało. Więc no, tutaj trzeba podejść bardzo mądrze do każdego etapu, ale to też jest fajne, to też jest swego rodzaju wyzwanie. Kiedy dzisiaj sprawdzaliśmy sobie łącza przed programem, okazało się, że obaj z Tomkiem mamy gdzieś na półce tą książkę i obaj sobie do niej sięgaliśmy przed dzisiejszym programem, ale ta książka nie zaczyna się od opisów twoich zwycięstw. Ta książka zaczyna się od opisu tej koszmarnej kraksy, którą miałeś przed igrzyskami w Londynie. Kraksy, po której no nie wiadomo było, co będzie dalej. Czy będziesz mogła dalej jeździć, czy będziesz się mogła ścigać na tak wysokim poziomie. Powiedz mi, wraca to czasem do ciebie? Gdzieś z tyłu głowy ta kraksa siedzi, kiedy na przykład teraz trafiasz na jakiś trudniejszy fragment trasy, z którym nie wiesz, jak sobie poradzić? Nie, przyznam, że zupełnie, nawet byłam zaskoczona, że już rok po tym wypadku sprzed Londynu nie miałam problemów. Same pierwsze treningi w terenie, owszem, były trochę traumatyczne. Pierwszy start był bardzo traumatyczny. Ja na pierwszy wyścig wybrałam sobie zawody zupełnie spoza kalendarza UCI w Hiszpanii, takie, o których nikt nie wiedział, tylko po to, żeby po prostu znów poczuć tą adrenalinę wyścigową. Pamiętam, że na starcie byłam absolutnie ostatnia, ponieważ bałam się walki na łokcie. Natomiast na szczęście to szybko minęło i tak na dobrą sprawę już podczas trzeciego wyścigu nie miałam najmniejszych problemów. Natomiast kontuzja wraca, bo na przykład jak przylecieliśmy z Hiszpanii i mieliśmy kontrolę na lotnisku, kontrolę zdrowia, czyli temperatury, to jedna pani właśnie poznała mnie i mówi, a tak, to pani ta od złamanej nogi. No to przyznam, że wtedy mnie to rozbroiło, mówię, kurczę, no nie chcę być tą od złamanej nogi, tylko chcę być, pamiętam, z medali olimpijskich, z Mistrzostw Świata. No ale no niestety tak jest, że to te smutne historie, to tragedie są szerzej transmitowane przez media, bo to tak naprawdę o to chodzi. Pamiętam, że po złamaniu nogi w Londynie przez 3 dni byłam praktycznie 24 godziny na dobę we wszystkich stacjach telewizyjnych, więc to nawet złoty medal Mistrzostwa Świata czy rekord świata nie daje takiej promocji. Natomiast no, mnie cieszy bardziej to, że po kontuzji tak naprawdę kolejny sezon był jednym z najlepszych w moim życiu i to mi dało niesamowicie dużo satysfakcji, dumy i też sprawiło, że poczułam, że mam jakąś historię do opowiedzenia, że no nie tylko wygrywam dlatego, że urodziłam się z dobrym VO2 max odziedziczonym po mamie i gdzieś wykorzystałam to swoje zdrowie, ale także no, pokazałam coś więcej, pokonując przeciwności, które wydawało się mogą całkowicie moją karierę zakończyć. No i dlatego też dałam się namówić Julianowi Obryckiemu, który jest współautorem mojej książki, do tego, aby właśnie podzielić się tymi swoimi przeżyciami i górkami i dołkami motywacyjnymi, które po drodze też gdzieś mnie oczywiście też dopadały. To wracamy do Kacpra Merka, który ma jeszcze garść pytań od naszych słuchaczy. Prosimy. Pytanie od Meteo. Trochę już o tym rozmawialiście, ale o K-Pepik w Republice Południowej Afryki. Czy to było dla ciebie jednorazowe wyzwanie, czy myślisz o tym, że jeszcze kiedyś wrócisz tam?
Kiedy skończyłam Epic, zdecydowanie byłam nastawiona, że muszę koniecznie wrócić, tym bardziej, że wiem, że stać mnie na to, aby ten wyścig wygrać, a to już musi być absolutnie obłędne przeżycie. Natomiast no, to się wiąże oczywiście po pierwsze z dużymi kosztami, więc tutaj bez wsparcia teamu, bez odpowiedniej partnerki na ten wyścig o takim wyniku nie miałabym co myśleć. No a też dwa, no w tej chwili zdecydowanie numerem jeden są Igrzyska Olimpijskie. Zakładałam, że jeżeli wrócę do RPA na Cape Epic, to będzie to rok 2021, czyli ten po Igrzyskach, kiedy no jeszcze właśnie ten jeden sezon może będzie mi się chciało na tak wysokim poziomie jeździć. Natomiast z racji tego, że ten 2021 został w tej chwili zawładnięty przez Igrzyska Olimpijskie w Tokio, to na pewno nie będę ryzykowała startu w Cape Epic. No i to będzie dalej, zobaczymy. Myślę, że wrócę, natomiast no niekoniecznie już właśnie w walce o zwycięstwo, a być może po to, aby przejechać go w gronie amatorów śpiąc w namiocie, być może w mikście, bo tutaj ciekawostka, nie wiem czy na poważnie, czy mocno żartując, ale Michał Kwiatkowski zadeklarował się, że jeżeli będzie mógł pojechać ze mną w mikście Cape Epic, to on się pisze, więc czekam, jak rozwinie się kariera Michała i w razie czego w odpowiednim momencie przypomnę mu te słowa i kto wie, może byśmy zrobili taki mocny duet. No, w razie czego tak, kategoria Masters ewentualnie, jakby wam to trochę więcej czasu zajęło, ale to powyżej 35 roku życia, więc bez przesady. A propos tej przyszłości, Rafał pyta, czy ty się widzisz w strukturach po zakończeniu kariery jako trenerka? Z kolei Paweł pyta, czy może jako menedżerka własnego zespołu? Nie widzę się absolutnie jako trenerka kadry narodowej, tutaj na pewno nie. Być może jestem skłonna się zaangażować bardziej lokalnie poprzez też Fundację Marka Galińskiego, aby wspierać młodzież, szukać młodych talentów, czy robić szkolenia u siebie w Jeleniej Górze. W końcu mam fantastyczne trasy i tutaj jak najbardziej chciałabym pomagać młodzieży, natomiast na pewno nie na pozycji trenera kadry, ani też w strukturach takich jak Polski Związek Kolarski. Tu niestety funkcjonowanie tam wymaga dużych zdolności politycznych, wielu kompromisów, no niestety jest się też narażonym na ataki z wielu różnych stron, ciężko wszystkim dogodzić i nie wiem, czy byłabym w stanie, prawdę powiedziawszy, to udźwignąć, natomiast lokalnie jak najbardziej, czy w sektorze prywatnym też jak najbardziej, a co wyjdzie z tego wszystkiego, to zobaczymy. Kilka pytań o aktualną sytuację w twojej grupie Cross Team Racing. Jak to wygląda w tym trudnym czasie? Opieka nad wami i w ogóle jakie sygnały docierają od włodarzy grupy? Jesteśmy w stałym kontakcie zarówno z zawodnikami, jak i z szefostwem. Jesteśmy także w kontakcie z marketingiem, więc tutaj też staramy się wspólnie jakoś zapełnić tą lukę związaną z brakiem wyścigów i być aktywni w social mediach. Wspieramy się też nawzajem. No tutaj akurat największym fachowcem w tej kwestii jest nasz hiszpański zawodnik Sergio Mantecon, który w tej chwili na naszej WhatsAppowej grupie pieje z radości, bo jutro będzie mógł wyjść na trening na zewnątrz. Więc to cieszy, że tutaj nawzajem się motywujemy i widać, że każdy, mimo tego, że nie wiadomo, kiedy się będziemy ścigać, to podtrzymuje dyspozycję, cieszy się z możliwości jazdy na zewnątrz i także z możliwości promowania crossa. Na ten moment plany, z tego co wiem, są niezmienione, jeżeli chodzi o przyszłość teamu. Szykujemy się wszyscy na Tokio i mam nadzieję, że tutaj nic nie ulegnie zmianie i z przytupem cross w Tokio się pojawi i będzie walczył o najwyższe lokaty, bo mamy szansę naprawdę tam dużo zrobić. To jeszcze dwa pytania. Jedno specjalistyczne. Pytanie o twój konkretny model roweru, jakim ty jeździsz w wyścigach MTB. Czy to jest jakiś model seryjny, czy przygotowany tylko i wyłącznie specjalnie dla ciebie? Tak, przede wszystkim mam dwa rowery, na których się ścigam i wybieram je w zależności od tego, jak wygląda trasa, na której rozgrywają się zawody, więc jest to albo
rower z pełną amortyzacją, Cross Earth, albo rower sztywny, tak zwany hardtail, taki, na którym ścigałam się na przykład w Rio, czyli Cross Level. Teraz on się nazywa Team Edition. Nasze rowery są składane specjalnie dla nas z racji tego, że na każdy tak naprawdę komponent mamy innych sponsorów, więc cały osprzęt mamy z firmy Shimano, komponenty FSA, obniżaną sztycę siodełka z Kindshocka, natomiast te rowery, które są seryjne w katalogach, one tak naprawdę jakościowo wyglądają bardzo, bardzo podobnie i tutaj nie powiedziałabym, że mój w czymkolwiek przeważa. No może czasem wrzucimy do środka supportu ceramiczne łożyska i to jest taka jedna przewaga, której te rowery seryjne nie mają, natomiast jeśli chodzi o jakość odprzętu, to jest to absolutnie na podobnym poziomie, więc jeżeli ktoś chce się ścigać na takim rowerze jak ja, to absolutnie te najwyższe modele z katalogu Crossa zadowolą go. To ostatnia kwestia chyba w kontekście miejsca, z którego nadajesz. Pytanie od Tomka, czy lubi pani piec? Czy lubię piec? Tak, najbardziej lubię piec ciasta, dlatego też to jest tak naprawdę moja największa motywacja w tej chwili do treningów. Myślę, że chyba wszyscy tak mamy, że im więcej siedzimy w domu, tym chętniej podjadamy różne smakołyki. A jeżeli pojeżdżę, jeżeli wykonam różne zadania treningowe, to wtedy na te smakołyki mogę sobie prędzej pozwolić. Więc tak, piekarnik jest często w użyciu. Poza tym też dania z piekarnika są bardzo proste. Często jest tak, że rano jeszcze przed treningiem przygotuję sobie warzywa, rybę, ziemniaki, wracam z treningu, wrzucam wszystko do piekarnika, idę się kąpać, wychodzę i wszystko jest gotowe, więc ten rodzaj posiłków jest i zdrowy, i łatwy do przyrządzenia, i bardzo smaczny, więc polecam. Dziękujemy za pytania. Maju, powoli już będziemy kończyć, bo godzinka mija szybko z tak miłą rozmówczynią. Powiedz mi, czy jak policzyłem, to masz sporo, ponad 20 medali zdobytych na rozmaitych imprezach mistrzowskich, tych międzynarodowych. Czy czujesz się zawodniczką usatysfakcjonowaną, jeśli chodzi o sukcesy? Choć wiem i ja do tego zmierzam, że brakuje tej kropki, takiej dużej kropy nad i, bo przecież dwa srebrne medale Igrzysk Olimpijskich są, czyli tego złotego medalu, i czy to jest możliwe? Jest możliwe jak najbardziej. Gdyby nie było możliwe, to już skończyłabym karierę. Tymczasem przedłużam ją o kolejny rok. Nie z myślą o tym, żeby pojechać na wycieczkę do Tokio. Na wycieczce w Tokio już byłam na rekonesansie, więc jeżeli pojadę do Tokio, to po to, aby walczyć o jak najwyższe trofeum i absolutnie uważam, że złoto olimpijskie jest w moim zasięgu, choć oczywiście z roku na rok jest coraz trudniej, bo mamy naprawdę no, przynajmniej kilkanaście, a może i nawet ponad 20 dziewczyn, które są w stanie walczyć o podium olimpijskie, więc to jest no, spora grupa. Do tego oczywiście te młodsze zawodniczki praktycznie urodziły się na rowerach górskich, a jednak to, czego nauczymy się w tych najmłodszych latach życia, przychodzi nam najłatwiej i też najlepiej jest gdzieś zakorzenione w naszej podświadomości. Więc z całą pewnością, mimo iż bardzo dużo poświęcam czasu na trening techniczny, no to myślę, że nigdy nie dojdę do poziomu, na jakim jeździ chociażby Jolanda Neff czy inne młodsze zawodniczki. Natomiast z drugiej strony ja mam przewagę dużą, jeżeli chodzi o doświadczenie. Mam też mimo wieku, albo może dzięki mojej metryce, wydolność na bardzo wysokim poziomie, tak więc na to złoto mnie stać. Natomiast absolutnie też nie jest tak, że o, jeżeli nie zdobędę złota, to będę zawiedziona swoją karierą, zupełnie nie. Jestem bardzo zadowolona z tego, co osiągnęłam. Staram się nie gdybać, co by było, gdybym w tym i tym roku poszła inną drogą, bo oczywiście tych ścieżek kariery jest mnóstwo i mogła się ona potoczyć zupełnie inaczej, gdybym na przykład wcześniej poszła na zachód. Mogło być lepiej, mogło być gorzej, tego nie wiem i się nie dowiem, więc staram się nie gdybać. A myślę, że jestem jedną z niewielu zawodniczek, które przez dobre kilkanaście lat są niezmiennie w czołówce rok do roku i to jest dla mnie duży powód do dumy. No a poza Igrzyskami Olimpijskimi to tak naprawdę najbardziej chyba jednak tęsknię za tęczą, czyli złotym mistrzostw świata i przyznam, że
w momencie, kiedy nam przesunęli igrzyska, no to nawet miałam przez chwilę taki pomysł, a dobra, no to już trudno z tymi igrzyskami, no dojadę albo nie dojadę, ale w takim razie w tej chwili motywuję się na Mistrzostwa Świata, zdobędę tęczę i skończę dzień później karierę, zrobię wszystkim takiego małego psikusa. Natomiast niestety w tej chwili nam Mistrzostwa Świata odwołali. Być może one się odbędą, natomiast na pewno nie w Albstadt, a Albstadt, niemieckie miasto Albstadt, gdzie miały się one odbyć w tym roku, było dla mnie bardzo korzystne. Ja tam nieraz stawałam na podium Pucharu Świata, to jedna z tras, na których właśnie szło mi najlepiej. Więc no niestety tam Mistrzostw Świata nie będzie, ale mam nadzieję, że jeszcze w tym roku one się odbędą, tylko w innej lokalizacji i o tą tęczę będę mogła powalczyć. Dziękujemy Ci, Maju, bardzo. To była bardzo, bardzo miła, pouczająca i taka optymistyczna rozmowa. Dziękujemy Ci za spędzony wieczór. Dziękuję także Adamowi Proboszowi. Dziękuję. O, dziękujemy internautom. Panowie kiwają głowami. I Kacper Merk, który czuwał nad pytaniami, a naszym gościem w maju, 1 maja była oczywiście Maja Włoszczowska. Trzymamy kciuki za tęczową koszulkę, za złoty medal Igrzysk Olimpijskich. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dobranoc Państwu, mówi Tomasz Jeroński. Dziękuję, dobranoc. Dobranoc. Dobranoc, do usłyszenia.